Widzowie, witam was bardzo serdecznie. To ja, Metalowy Kot. A dzisiaj pojedziemy sobie autobusem. Ale kliknij łapeczkę w górę, a sobie kaz dzwoneczkiem. O teraz, teraz. Ja tu wchodzę. 3, 2, 1. Pum! Jesteśmy. Dobra, będziemy kierować, chociaż nie wiem, czy to jest mądry pomysł. Chyba nie, ale dobra. Dobra, idziemy sobie gdzieś tam do tyłu może. O, tu sobie usiądziemy. O. O, widzowie, zaczynamy. Zaczynamy naszą przygodę. Adoption Sim Story. Tak się ta gra właśnie nazywa, jakbyście chcieli sobie zagrać. I dobra. Dobra, mamy nietoperz. Nietoperza mamy, okej, fajnie. Mamy nietoperza. A po co nietoperz? Nie wiem. Kim jestem? Rodzic? Mała dziewczynka? Chłopiec. No chłopiec, a kto mogę być? I mam nietoperza. Czekajcie, bo nietoperza mojego nie widzę. Gdzie jest nietoperz? Nie mam nietoperza. Widzowie, XD nie ma. O, to jest nietoperz. A, to jest nietoperz. No, okej, nie wnikam. Fajny ten nietoperz. Okej, sobie usiądę tam może, bo czemu nie? O, patrzcie. Hej dzieciaki, witajcie w centrum adopcji łańcucha. Okej, spoko. Nazywam się Hazel. Twój dozarca, okej. Fajnie się wydaje na razie. Okej, proszę mi to przetłumaczyć. Dzień. Dziś jest dzień, w którym rodzice. Dobra, nie zdążyłem przeczytać. Na krzesłach, aby rodzice mogli wybrać kogo chcą. Okej, no to ja tam już jestem przy krześle, dobra. Ja chcę niebieskim, o, tak sobie tu usiądziemy. Na pewno będą mnie chcieli, jestem tego pewien. Usiądź na jednym z krzesł. No dobra, siedzimy sobie na krześle. Ile będzie dzieci, jestem ciekawy tutaj. Okej. Okay. Patrzcie, rodzice! Przyszli po nas. Mama, tata, witaj. Witajcie, dzieciaki. Hey, my dad, we mam. Jestem twoim tatą, a to jest mama. Wszyscy zasługujecie na ten dom. Więc? Więc chcemy zaadoptować 6 dzieci? Ja nie mogę. To jest przesada. Jesteś... pewny, że sobie poradzisz z tym? Tak. Tak, jesteśmy milionerami. Będziemy mieli wszystkiego, czego chcą. Widzowie, ja będziemy rodzina milionerów. No cóż. Czyli z dzieci będzie musiało... Okej. Okay. Ja jedno będzie musiało zostało. Nie, ja nie chcę! Ja chcę ich złabić. To będzie ciekawe coś. Będzie się decydować. Kogo wrzucić z grupy? Kogo wrzucamy z grupy? Nie wiem, tego ostatniego. Tak po prostu. Nie wiem. Nietoperza. Nietoperza. O nie, no pewnie mnie wszyscy wyrzucą. O nie. O, dobrze, widzowie, dobrze, bez głosowania. Jej, zostajemy adoptowani, super. Okej, czy jesteśmy adoptowani? Teraz oni coś tam idą robić. Mega fajnie. I co my mamy zrobić? Pakuj się, mamy się pakować, okej, to idziemy się pakować. Co to? Ukradli to, dobra. To ja biorę klocki. Okej. Jak to sobie wziąć, bo nie rozumiem tego. Ale dobra, widzowie, będziemy w rodzinie z milionerami, rozumiecie wy to? Wow. Tu jeszcze coś jest. Okej, nie ma. Jeszcze tu. Okej, okay. Jeszcze tu. No halo, tego wziąć nie da, dobra. O, wzięłem, dobra. Jestem zapakowany. Okej, okay, widzowie, patrzcie, co tu się dzieje. Będziemy chyba wsiadać do tego busa. Będę ten gdzieś do zobaczenia wkrótce. Da, bye bye. No, halo, nie martw się, halo, będziemy.
Dzięki za wszystko. Dobra, wejdź do limuzyny. To jest limuzyna, nie? Tak mi się wydaje. Dobra, to nie wiem, ja idę tam do tyłu bardziej. A nie, to jest przód. Nie, to ja jestem mądry. Idę na tył. O, tu, patrzcie. Tu jest fajnie. Spędź trochę czasu. Dobra, no to sobie pochodzimy tutaj trochę. Widzowie, chyba jesteśmy w domu, już my dojechaliśmy. Okej. Będziemy zwiedzać dom. Znajdź 10 dzieciaków rozmieszczonych w samym domu. No dobra, możemy znaleźć. To ja lecę na górę, to będzie na pewno tam jakiś lizak będzie. Oż ty, to będzie mój lizak! Odczep się od mojego lizaka! To będzie mój lizak, wielkie polowanie na lizaka. Znajdę na 100% już widzowie lizaka tutaj. Widzicie gdzieś lizaka? Już ktoś znalazł, to jest najlepsze widzowie, że już ktoś znalazł. Oni chyba zawsze szukali lizaków, ja nigdy nie szukam lizaków. No, o, patrz, lizak jest. Jak go wziąć? A, po prostu po nim przejść, okej. Dobra, widzę na razie 3 lizaki tylko zostały znalezione, to mój też jest. Też znalazłem, patrzcie, coś tu jest, teraz jest lizak. Mam nietoperza. Po co mi ten nietoperz, to ja nie wiem. Patrzcie, tu jest normalnie jajo. Gzde. Dobra, chodźmy tam dalej. Może znajdziemy jeszcze jednego tego lizaka jakiegoś tu. Ja nie byłem nigdy dobry w szukaniu rzeczy. A to lizaka chyba też raczej nie znajdę. A jednego znalazłem, to ja już zrobiłem swoją robotę, niech inni tam szukają. Ja więcej nie umiem znaleźć. Dobra, sobie skoczę, mu nogi połamiemy. Nie. Dobra, tu sobie pójdziemy. Jakby tu był lizak, to bym się zaczął śmiać. Dobra, tu też raczej nie będzie lizaka, ale lepiej przejść niż nie przejść, co nie widzowie. Widzowie, niech oni sobie lizaków szukają, masy tu powinno spać, bo czemu nie? Dobra, znaleźliśmy wszystkie lizaki. Świetna robota za znalezienie wszystkich lizaków. Jest kawałka. Ten dom jest duży i fajny. Jestem taki szczęśliwy. A co w ogóle są na serwerze, tak? Dziękuję za adoptację. Jesteśmy wdzięczni? Chyba tak. Wszystko dla was dzieci. Jestem tylko sam tu, ale okej. Wszystko dla was dzieci teraz. Co, chodźcie na obiad. Obiad? Obiadek. Głosuj na jedzenie. Burger. Widzowie, cheeseburger smaczny, ale teraz chyba trzeba je spać. Co jest? Odliczanie, widzowie, dobra, robię cięcie, zobaczymy co się stanie. Okej. 4, 3, 2, 1 i uwaga. Aha. Okej, widzowie. Będziemy chyba spać tutaj. Ja bardzo boję się spać. O kurde, będziemy sobie spać tutaj. O, widzowie, idziemy spać. Słyszeliście to? Chłopaki? Chłopaki, nie śpicie? A tu nikogo nie ma. Usłyszeliśmy skrzypienie. Też usłyszałem skrzypienie, widzowie. To tata pewnie idzie do łazienki. A, no to idziemy dalej spać. To nie wygląda jak tata. Co to jest? Jestem włamywacz! Jest podzianka! Z niedoperze dostaniesz, oh my god! Mogę to dzieciaki znaleźć. Nie no, proszę mnie tutaj zostawić! O, i nie ma. Nie ma go. Nie wiem, wyparował. Ha! A, biegnij! Idź ty! Czekamy, widzowie! Aaaa! Goni mnie, dobra, jak go zostawią.
Ja będę uciekał. Nie dam rady go bić. Z nietoperza. Patrzcie, jakie kółko ładne robię. No co ty mi robisz? Zostaw mnie. Ja zginę teraz przez ciebie. Mam go bić z nietoperza? Nie sobie. Chcesz z nietoperza dostać? Zabij, on mnie goni. Idź. To jest kid jakiś przebrany za stworka. Nie no, on jest jakiś dziwny. Proszę go zabrać stąd. To się nazywa włamanie do domu. Proszę mnie tutaj zostawić. O nie no, goni mnie. No kiedy on w końcu pójdzie? Mam go tak klepać czy co? Bez sensu. Zowie, ja zaraz umrę. Z nietoperzem będę biegał, gzde. Gdzie on jest? Nie, ja w zowie umrę zaraz. Co jest? O, tata! Hej, hej, hej chłopaki, wszystko w porządku. No nie jest wszystko w porządku. Dobra widzowie, idziemy sobie spać i to będzie koniec odcinka. Albo, dobra, sobie pójdźmy na parku jeszcze. Bawimy się w parku, daję 2 minuty się pobawimy i koniec sobie. Nie wiem, czy to się zapisze, jeżeli tak. To fajnie, jeżeli nie, to nie będzie drugiej części. Zobaczymy. Sami sobie może tę grę też przejść. Wzięliście na początku napis. Ja się tu bawię po prostu. Kto to? Hej, dzieciaki, czy chcecie 1 milion robuxów? Tak! Tak! Chcę! Tam, 1 milion robuxów dostaniemy tutaj. Nie, w porządku. Nie, w porządku. I tata jest właścicielem Roblox. No dobra, to idziemy. Brzmi wystarczająco dobrze. No, chodźmy chłopaki, tylko nikogo tu nie ma. Dobra, idziemy za nim. Chciałem, że obróci się. Idziemy za nim. I co? Są tam na dole? Jest tam, skacz! Dobra, skaczemy! Uhuu. Halo! O, jesteśmy. I gdzie są te robuxy? To jest jakaś... Nie, zostałem uwięziony! Ja chcę moje robuxy! No nie, no nie ma. Dlaczego jesteśmy zamknięci w klatce? W strasznym miejscu. Miejscu. Wiedziałem, że powinniśmy ufać... Nie powinniśmy ufać temu klaunowi. Relaksuj się, relaks. No, już cię relaksuję na pewno. Ja chcę robuxy chociaż. Zaczyna się zabawa. Co to ma znaczyć? Kim jesteś? Czego nas chcesz? No właśnie. Kropeczka, kropeczka, kropeczka. To ja. Nie, to jest Hazel chyba, tak? Tak, Hazel. No i co? I co ja mam teraz robić? No wizowie, no nie. To ja wam bardzo dziękuję. Zobaczcie, co się właśnie stało. No, to papa.